Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 przyniósł wiele dobrego województwu podlaskiemu. Zrealizowano szereg inwestycji przyczyniających się do rozwoju regionu. Powstały nowe przedsiębiorstwa, obiekty sportowe i rekreacyjne, zrewitalizowano zabytki. Inwestycje w infrastrukturę drogową i sportowo-rekreacyjną, jak również projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości, przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorządy lokalne mogą nadrabiać zaległości cywilizacyjne. Dzięki tym działaniom, programom podnosi się komfort życia mieszkańców obszarów wiejskich. To drogi lokalne, wodociągi, kanalizacja, to wszystko sprawia, że żyje się po prostu na wsi lepiej. Kolejna rzecz, którą można sfinansować z PROW-u, to pieniądze na rozwój przedsiębiorczości, na podjęcie nowej działalności gospodarczej i z tego chętnie korzystają mieszkańcy naszego regionu. Gmina Szczuczyn w województwie podlaskim dba o swoich mieszkańców. Realizuje wiele projektów mających na celu poprawę warunków życia. Tym razem wykonane zostały projekty pozwalające zmniejszyć czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy. 2015 rok był tym, w którym razem z sołtysami poszczególnych miejscowości na terenie gminy Szczuczyn opracowywaliśmy program Asfaltowa Gmina. Obejmował on wyasfaltowanie prawie 9 km dróg na terenie gminy Szczuczyn oraz samego miasta Szczuczyn. Dzięki możliwości, która pojawiła się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, uzyskania ponad 60% wsparcia finansowego, przez 2 lata program Asfaltowa Gmina został zrealizowany. Rozwój regionu poprzez budowę infrastruktury sportowej to jedno z zadań zrealizowanych w miejscowości Jednaczewo. Powstało tu boisko wraz z elementami małej architektury. Mieszkańcy Jednaczewa w gminie Łomża od wielu lat zgłaszali różne problemy. To były także problemy związane z brakiem infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży, z brakiem miejsca takiej integracji sportowej. W 2017 roku udało się uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu ogłaszanego przez lokalną grupę działania i uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jednym z ważniejszych zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców. Ziołowy zakątek Angielczyk Spółka Jawna dzięki uzyskanym funduszom zrealizował zadanie budowy oranżerii w podlaskim ogrodzie ziołowym. Znajdujemy się na terenie przedsięwzięcia pod nazwą Ziołowy Zakątek. Generalnie zajmujemy się usługami związanymi z turystyką wiejską, ale najważniejszą częścią tego przedsięwzięcia całego jest ogród botaniczny, więc złożyliśmy projekt, który właśnie polega na budowie oranżerii. Zamierzamy tam zgromadzić około 200-250 gatunków właśnie tych roślin egzotycznych, o których często gdzieś tam słyszeliśmy czy używamy w kuchni, natomiast nie zawsze wiemy, jak wyglądają. Stare kupiska dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zyskały nowoczesną pracownię projektową. Dzięki niej mieszkańcy znajdą wysoko wykwalifikowane usługi w swoim sąsiedztwie. Powstawanie takich miejsc przyczynia się do rozwoju całego regionu dzięki środkom unijnym z programu PROW 2014-2020. Pomysłem na rozpoczęcie działalności gospodarczej borykałam się już od pewnego czasu. Jednak zawsze brakowało mi środków pieniężnych na zrealizowanie tego planu. Wówczas dowiedziałam się w lokalnej grupie doradczej w Łomży, że organizują nabór wniosków do dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i taki wniosek przygotowałam i złożyłam. Stanica Kresowa to wyjątkowe miejsce, prężny ośrodek, w którym możemy wypocząć i skorzystać z rekreacji konnej. To właśnie tutaj zostały zrealizowane 2 projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pierwszy z nich to podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnej działalności usługowej ośrodka jeździeckiego. Drugim projektem zrealizowanym w ramach programu w Stanicy Kresowej jest rozwój działalności poprzez budowę budynku służącego do odnowy biologicznej. Stanica Kresowa oraz znajdujący się na jej terenie ośrodek jeździecki położone są na terenie Puszczy Knyszyńskiej, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Piękne, malownicze miejsce. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie korzystaliśmy z programu rozwoju obszarów wiejskich. Środki pochodzące z tego programu pozwoliły nam na zrealizowanie wielu naszych zamierzeń, realizację naszych marzeń. W Antonowie uporządkowany został teren po starej kopalni gliny. Teraz służy on jako miejsce rekreacji, w którym w dobrych warunkach można uprawiać wędkarstwo. Znajdujemy się na terenie starej kopalni gliny, zamkniętej gdzieś na początku lat 70. Dwa lata temu powstała taka idea zagospodarowania tego terenu i żeśmy popełnili projekt do lokalnej grupy działania Puszcza Białowieska pod nazwą Zbiornik Antonowo – Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 wspiera także prywatnych przedsiębiorców. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu są oni w stanie rozpocząć działalność i zwiększać konkurencyjność na rynku. Beneficjent Marcin Seliwoniuk dzięki wsparciu funduszy unijnych stworzył zakład produkcji cydru oraz win markowych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupił niezbędne urządzenia do uruchomienia produkcji. Jesteśmy w siedzibie firmy Selmer, a razem postanowiliśmy założyć zakład, który będzie zajmował się produkcją cydrów i innych wyrobów winiarskich. Napisaliśmy biznesplan, później złożyliśmy wniosek, został zatwierdzony. Z tymi wnioskami zgłosiliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego. Duża pomoc z tej strony i za to jesteśmy naprawdę wdzięczni. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 przyczynia się także do zachowania tradycji i wartości historycznych, ważnych dla członków lokalnych społeczności. Remontowane są zabytkowe obiekty, w tym zabytkowa dzwonnica kościoła w miejscowości Rosochate Kościelne. Znajdujemy się w parafii Rosochate Kościelne w zespole zabytków, zabytkowego kościoła, tej zabytkowej dzwonicy, która liczy 243 lata. Dzwonica jest unikalnym zabytkiem na terenie gminy Czyżak. Złożyliśmy w 2016 roku wniosek o dotację do marszałka województwa podlaskiego i w 100% dzwonica została odrestaurowana właśnie ze środków marszałka województwa podlaskiego. Województwo podlaskie jest dobrym przykładem sprawnego i skutecznego wykorzystania funduszy unijnych. Dofinansowanych zostało wiele projektów związanych z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, tworzeniem miejsc rekreacji oraz projekty indywidualne, dające przede wszystkim pracę i pozarolnicze źródło dochodu osobom mieszkającym na terenach wiejskich. Ale też projekty, które podnoszą wartość i przyczyniają się do rozwoju już działających firm. Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uczyniono kolejny krok w likwidowaniu dysproporcji cywilizacyjnych na obszarach wiejskich. Wzrósł komfort życia naszych mieszkańców oraz zwiększyła się atrakcyjność turystyczna i gospodarcza województwa. Zachęcam wszystkich do korzystania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niech te zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia będą inspiracją dla tych osób, które jeszcze nigdy z tych środków unijnych, zewnętrznych nie korzystały.